Dzień dobry, drodzy uczniowie. Chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za ten rok szkolny, szczególnie za drugi semestr, za pracę zdalną, kiedy warunki nam się zmieniły, kiedy ze szkolnej ławki i boiska musieliśmy odrabiać lekcje i wykonywać zadania w domu, przy własnym biurku. Było to dla mnie, w zasadzie dla nas wszystkich, dosyć spore wyzwanie. Ale myślę, że sobie poradziliśmy, dopłynęliśmy do końca roku szkolnego, dopłynęliśmy do brzegu. Dziękuję Wam serdecznie za wszystkie prace, które do mnie wysyłaliście, za Wasze wspaniałe pomysły związane z grami planszowymi, za wspaniałe wypieki, które mogłam podziwiać na Waszych zdjęciach, za Wasze prezentacje związane z zadaniami, które Wam dawałam z WF-u. Dziękuję bardzo za to, że dzieliliście się swoimi pasjami, swoimi historiami. Niektóre historie były bardzo osobiste. Dziękuję również za zaufanie. Bardzo się wzruszyłam, czytając Wasze historie. I życzę Wam wspaniałych wakacji. Życzę Wam przede wszystkim zdrowia, dystansu, żebyście mogli sobie odpocząć, żebyście sobie mogli przewietrzyć głowę. Korzystajcie z tego, że będziecie mieć wolne, wykorzystajcie ten czas jak najlepiej. Chciałabym bardzo i trzymam mocno kciuki, żebyśmy się spotkali w nowym roku szkolnym we wrześniu. Czy to w ławce szkolnej, czy to na boisku, czy na korytarzu, uśmiechając się do siebie, mówiąc sobie dzień dobry i życząc sobie dobrego dnia. I takiego dobrego czasu na wakacje Wam życzę. I jeszcze raz Was ścisnę, pozdrawiam. Mam nadzieję do zobaczenia.